kolejny miesiąc, kolejne nominacje do tytułu zawodnika miesiąca i tym razem oprócz Kamińskiego, który jest trzeci miesiąc z rzędu nominowany i znowu ta statuetka go dwa miesiące z rzędu omijała, może teraz będzie inaczej, to do Kamińskiego dołącza Linus Jansen, który w pełni glorii i chwały powrócił do strzelania i to w takim naprawdę, naprawdę wystrzałowym tempie. Mats Panewiś dołącza do Die Königsblauen. Wyciągnięcie tego zawodnika z VfL Bochum jako opcja do szerszego rotowania była dla mnie po prostu strzałem w dziesiątkę. Za 6 milionów zaledwie zawodnik, który ma 24 lata, ma papiery na rozwinięcie się jeszcze lepiej, jeszcze dalej, jeszcze wyżej i to jest coś, na co nie ukrywam, że liczymy. W naszej ekipie mamy kilku urodzonych zwycięzców. Na pewno jednym z nich jest wspomniany Linus Jansen, który już rozwinął się na 88 punktów overalla, mimo kontuzji, mimo tego, że chłop znowu wypadł na tak długi okres, już nadrobił. 8 bramek ma, zaledwie jedną mniej niż Embolo i Njonge, więcej niż Kamiński, niż Leroy Sané, chociaż tych, no nie ma co porównywać. Leroy Sané i Jakub Kamiński to był strzał w dziesiątkę, transfer niesamowity i naprawdę uważam z perspektywy czasu, że transfer Leroya Sané to było po prostu coś niesamowitego i to, że udało się to jeszcze dograć za tak małe pieniądze, jakby nie patrzeć, no bo 30 baniek za powrót tej legendy, to było coś niesamowitego. Zobaczmy. Dokładnie to chciałem zobaczyć. Calvin Bassey akceptuje kontrakt. Ma być ważnym zawodnikiem, nasz nowy, lewonożny środkowy obrońca. Ja to podkreślam, bo to jest dla mnie piekielne ważne, ale oficjalnie potwierdzamy transfer nowego zawodnika Die Königsblauen. Uważam, że jest to bardzo dobry transfer. Piłkarz, który jest sprawdzony w lidze niemieckiej. Zawodnik, z którym to wielokrotnie rywalizowaliśmy i wiemy, na co go stać, więc z perspektywy czasu wygląda to jak idealne odzwierciedlenie transferu Mattia Vitiego. Oczywiście jest to piłkarz starszy, ale przez co zapłaciliśmy za niego nie gargantuiczne pieniądze, tylko 29 milionów, tylko i aż 29 milionów euro. Wielki, silny, potężny Nigeryjczyk teraz będzie stanowił o sile naszego zespołu i będzie on nowym towarzyszem w obronie Erika Martela. Wyciągnięty za te 29 baniek, z pewnością tutaj się okaże, że mogliśmy go niby złapać za jeszcze lepszą kwotę, ale uważam, że to i tak był transfer bardzo dobry. Musicie przyznać, że okno transferowe w wykonaniu królewsko-niebieskich robi ogromne wrażenie, ale muszę zrobić teraz chwilę przerwy, by przypomnieć wam o akcji specjalnej, którą przygotował partner kanału, czyli STS. Akcja dotyczy absolutnego hitu Ligi Hiszpańskiej, gdzie to Los Colchoneros będą rywalizować z dumą Katalonii. Możecie zgarnąć bonusowe 300 zł za wytypowanie drużyny, która strzeli co najmniej jednego gola w tym meczu. Szczegóły akcji oczywiście znajdziecie w regulaminie. By skorzystać z promocji wystarczy, że użyjecie kodu NEXIOM albo skorzystacie z linku w opisie i ta limitowana akcja łączy się także z ofertą powitalną STS. Oferta oczywiście jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich, a teraz wracamy walczyć na rynku transferowym. A co do przyszłości środka obrony, jeżeli Calvin Bassey za kilka lat stwierdzi, że chce odejść albo po prostu już jego wiek nie będzie mu pozwalał, by podtrzymać swoją grę na takim poziomie, no to mamy Jansena, Matriczaniego, no w sumie nie ich chciałem tu zobaczyć, tylko chciałem zwrócić uwagę na całe pokolenie nowych środkowych obrońców, którzy w naszym zespole się znajdują. Potwierdziliśmy transfer Calvina Basseya, mamy nowego środkowego obrońcę, który uważam, że idealnie wpasuje się do tego naszego zespołu i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak on zagra w tej drużynie. Okazja ku temu już za tydzień, kiedy to zmierzymy się z Wolfsburgiem. I teraz czas w takim wypadku dokonać kilku zmian, jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych. W miejsce Jansena wprowadzimy właśnie Basseya. Chcę, żeby on jak najszybciej złapał tę chemię z Erikiem Martelem. Na tym mi bardzo zależy. Ale popatrzcie na jego statystyki. W ogóle to jest jakiś kosmita. 87 tempa, 90 fizyczności, 80 obrony. Wygląda spektakularnie i on spokojnie może grać też na lewej obronie nominalnie, więc Calvin Bassey to jest bardzo dobry transfer. Kolejny zawodnik, który mam nadzieję, że okaże się być dla nas strzałem w dziesiątkę. Z tym, że ten numer u niego trochę mi nie leży. Trochę mi nie leży i zobaczymy, czy będziemy w stanie zmienić mu. No na pewno nie dostanie szóstki, bo z szóstką gra u nas Prince Anning.
Czwórka zajęta, tutaj Lucas Arnold, no to nie, Mosur, Arnold, Martel, Matriciani, Anning, tutaj się dalej też nic nie zgadza, no to może nie 23, a 26. 26 ma Filip Jansen, to może 24, skoro ma zastępować Mattia Wittiego, to niech zastępuje go całościowo i niech gra z tym numerem na plecach, albo wiecie co? 25. Jakoś mi to gra. Ten numer 25 dla tego zawodnika. Jak w ogóle u niego wygląda jego plan rozwoju? Wygląda tak, że za 36 tygodni rozwinie się o jeden punkt overalla w górę, a i tak nie ma formy. Więc pamiętajcie o tym, że jeżeli załapie formę, to ten rozwój też wystrzeli. Mamy także informacje dotyczące zmiany potencjalnych piłkarzy u nas, ich pozycji, czyli Maurice Bernard, po zmianie na prawe skrzydło, no nie stało się tutaj nic spektakularnego, chociaż oczekiwaliśmy chyba jakiegoś spektaklu, no to niedoczekanie. Kolejnym zawodnikiem, którego pozycja jest gotowa do zmiany, to jest Brown, a no tutaj akurat sporo juniorów. Zobaczmy, czy z Eliasa Jansena coś będzie, czy nie. No nie, nie wiem, może ja przeliczyłem się, patrząc na to tempo, na te strzały, nie wiem, może to jednak jest obrońca, może to jest po prostu napastnik, a ja tutaj jakoś przeceniłem, chociaż te jego podania, ten dribbling jest szybki i na tym w sumie kończą się jego atuty. I nie chcę, żeby zapychał tutaj miejsce w naszej kadrze, więc wybaczcie, jeżeli marnuje jakiś potencjał, no to trudno, czasami trzeba też i tak zrobić. Usuwamy tego zawodnika. Z kolei Lias Brown, przerobiony na środkowego pomocnika ofensywnego, też nie zyskał żadnego punktu overalla. Ten jego potencjał też nie wygląda zbyt imponująco, więc tego piłkarza też zwolnimy. Zatem tak aktualnie prezentuje się nasza sytuacja kadrowa, jeżeli chodzi o juniorów. Jesteśmy bardzo surowi w tych naszych ocenach, ale uważam, że o to w tym wszystkim chodzi. Lobotka prowadzi rozmowę z Realem Betis, Eryk Wilk został sprzedany do Puszczynie Połomice, tutaj dogadaliśmy jeden transfer, drugi i dogadaliśmy także wypożyczenie Maurice'a Bernarda, czyli tego zawodnika, którego właśnie przerobiliśmy na prawe skrzydło do Magdeburga, więc zobaczmy, jak tym Magdeburgu by sobie poradził, jeżeli zostanie do tego Magdeburga w ogóle wypożyczony, ale żeby zobaczyć, czy zostanie wypożyczony, musimy oczywiście przesymulować te kilka dni do przodu. A teraz, Lesley Ugochukwu, obiektem zainteresowania jakiegoś nowego klubu, my tymczasem potwierdzamy transfer Maurice'a Bernarda, który udaje się na dwuletnie wypożyczenie ze Schalke 04 Gelsenkirchen do FC Magdeburga. No raczej nie będzie to strata, na którą nie powetowana. Filip Jansen, myślałem, że Linus Jansen. Filip Jansen rozwinął się na 77 punktów overalla, tym samym osiągnął teoretycznie swój szczyt możliwości. Co nie bywa też i tak. Zastanawiam się, czy Filipa Jansena wobec tej sytuacji naszej kadrowej, czy nie wypożyczyć też. Z drugiej strony jest to piłkarz, który jest tutaj istotnym elementem do rotacji, ale po prostu zastanawiam się, czy nie zostawić sobie tutaj Ariela Mosura jako tego kolejnego zawodnika, który by wchodził co jakiś czas, grać Basejem i Martelem, a Jansena można by wypożyczyć, żeby przez pół roku załapał gdzieś się do drużyny, w której będzie grał od deski do deski. Może i byłaby to jakaś metoda, z drugiej strony, czy ma to sens? Ma sens na pewno to, że Elias Posz rozwinął się na 84 punkty overalla. Kurczę, super by było, gdyby Elias Posz, a wiele na to wskazuje, że osiągnie 85. I jakby Elias Posz w jednym sezonie stał się najlepszym zawodnikiem obok Linusa Jansena. Te dwie perły, ci dwaj juniorzy, to byłoby coś naprawdę spektakularnego. Jakub Kamiński, 87 punktów overalla. Chyba niewielu się spodziewało, że aż taki gwiazdor z niego będzie, kiedy go transferowaliśmy z Wolfsburga za małe pieniądze swoją drogą. Pragnę przypomnieć, że tamta transakcja to też był taki majstersztyk z naszej strony transferowej. W ogóle uważam, że dokonaliśmy w tej serii chyba samych kapitalnych transferów. Na każdym zarobiliśmy. Jeżeli jakiś zawodnik nawet się nie sprawdził pod kątem sportowym, to my i tak potrafiliśmy wyciągnąć za niego ogromne pieniądze na zasadzie transferu i to po prostu się nam opłacało. Lucas Arnold, 18-latek, już będzie miał 75 punktów overalla, a to z kolei zaczyna mi sugerować, że może powinienem częściej grać Lucasem Arnoldem na tej lewej obronie od Prince'a Anninga? Sam teraz nie wiem. Na prawej stronie oczywiście Henning Matriciani, mimo 28 lat na karku, widzicie, w końcu nie powiedziałem tylu lat na karku, nie powiedziałem, że chłop już jest jedną nogą w grobie albo coś takiego, zważając na to, że jest moim rówieśnikiem, to bardzo miło siebie w końcu potraktowałem. Berg rozwinie się na 82, ten to mnie zaskakuje, przetransferowany jako taki transfer, a niech będzie, w wieku 30 lat, a okazuje się, że
niech będzie, zmienia się w bycie niezwykle istotnym elementem naszej drużyny. Mats Panewich to zawodnik, którego także chciałbym zobaczyć w akcji, chciałbym, żeby on się fajnie rozwinął. Julian De Vries, jego możemy jak najbardziej wypuścić, niech idzie w świat, niech się rozwija. Taktyka ze zmianą pozycji Leroya Sané na środkowego obrońcę na razie się sprawdza, cały czas mu ten overall nie spadł, więc no nie będę ukrywał, że nie jestem w stanie teraz wymienić niku z imienia i nazwiska osoby, która mi poleciła ten schemat, ale przyjacielu mój drogi, dziękuję. Wracamy. Leslie Ugochukwu obiektem zainteresowania za 41,5 miliona Udinese chciałoby go wykupić z Chelsea, natomiast FC Köln chciałoby wykupić Felixa Fischera. No to FC Köln to jest też już znany nam kontrahent transferowy, dlatego spróbujmy im zaproponować kontrofertę, ale taką jeszcze mimo wszystko z godnością człowieka, żeby byli w stanie taką ofertę zaakceptować. Patrzę na ten skład i powiem wam tak, moi drodzy, że nie widzę tutaj, oczywiście nasuwają się naturalnie boki obrony, które nie przekroczyły tego progu 80 punktów overalla, jasne. Ale patrzę na tę ekipę i widzę drużynę, do której raz, czuję sentyment i to jest być może błąd z mojej strony, bo ja niestety robię się bardzo szybko sentymentalny, jeżeli chodzi o jakichś piłkarzy, ale widzę ekipę, która gra naprawdę na wysokim poziomie. No nasze ostatnie wyniki mówią same przez się. My gramy fenomenalnie i nie wiem, czy jest sens tutaj kupować kogoś tak po prostu na zaś. Swoją drogą podsumowałem od razu transfer Calvina Basseya, a powiedziałem, że ewentualnie możemy wysłać tutaj gdzieś w świat skauta, który miałby się dowiedzieć czegoś na temat potencjalnych bocznych obrońców. Ferdi Kadioglu. Tego piłkarza, nie będę ukrywał, chciałem wykupić, ale nie było nam dane. Nie było nam dane go wykupić, bo co? Bo jego lista transferowa, bo Porto nie było w stanie sobie tam dopiąć tego transferu, nadal nie są w stanie dopiąć tego transferu, więc tutaj temat się troszeczkę zamyka. Ben Chilwell, co ty robisz w Lille, człowieku? Zapewne grasz w piłkę nożną. Luka Netz, tutaj jest Sébastien Gillon w Manchesterze United. Czy to jest jakiś regen? Może. Sergio Gomez, poza naszym zasięgiem budżetowym. Dawid Juraszek z Benfiki, zobaczymy sobie coś na temat tego zawodnika. Patrick Dorgu, też możemy się dowiedzieć co nieco. Vitali Mikolenko, 29 lat, no niech będzie. I Owen Weindal z Ajaxu Amsterdam, zobaczymy. Imanol z Hamburgera z Sportverein, może to też będzie jakaś metoda, sprawdźmy, może jednak te boki obrony wzmocnimy ostatecznie. Prawa obrona, czy tutaj pojawił się ktoś, kto by zwrócił na nas od razu swoją uwagę? Nie widzę przy żadnym z tych zawodników flagi Niemiec, więc nie ma tutaj, przepraszam, jest Ridle Baku, ale Ridle Baku przez to, że dołączył do West Hamu United, no to już jest poza naszym zasięgiem finansowym, siłą rzeczy. Amar Dedić, przez to, że w Tottenhamie zarabia kolosalne pieniądze, to raczej nie ma co liczyć na ten transfer. George Warner, tu kolejny chyba jakiś regen albo po prostu kapitalny młody zawodnik. Kevin Keben, może on. CJ, o CJ-a możemy sprawdzić, dlaczego by nie. CJ brzmi jak dobry pomysł. I Sahel Kumbedi z AZ Alkmaar. Jest jeszcze Santana z PSV Eindhoven, który wykazuje wielki potencjał. Ethan Laird z Clermont. Clermont wysłaliśmy oczywiście naszego rumuńskiego juniora. Zobaczymy. Zatem wieści rozesłane, posłaliśmy w świat naszych agentów i zobaczmy, jakie informacje nam przyniosą. A przed nami przecież starcie z Wolfsburgiem, który to ostatnio, używając kolokwialnych określeń, wyjaśniliśmy w meczu pucharowym. 4-0 zezłomowaliśmy, no to jeszcze bardziej kolokwialne określenie, VfL Wolfsburg i Dawid Haas, który miał nam co nieco udowodnić po dołączeniu do tej ekipy, no niewiele nam prawdę mówiąc udowodnił, ale ja bym chciał, żeby teraz w tym meczu sporo udowodnił nam Calvin Basseya. Jestem bardzo ciekawy prezencji tego piłkarza w starciu z zespołem. No mimo wszystko to powiem, powiedzmy wprost, że będzie tu pasował od razu. Ja wierzę, że to jest zawodnik, który od razu tutaj się wpasuje. Czy wydłużymy serię zwycięstw? Ja powiem tak, ja patrzę jeszcze dalej. Moja podłoga jest waszym sufitem, mordy. Wy myślicie o serii zwycięstw, ja myślę o potrójnej koronie, tylko takiej trochę po wojaku. DFB Pokal, Liga Konferencji, tytuł mistrzowski. Czy może mierzę za wysoko? Może. Ale wolę się sparzyć i trafić. Dobra, przepraszam, chciałem w jakieś pompatyczne. W każdym razie, jeżeli celujesz zawsze w nic, to zawsze trafisz w nic. A jeżeli celujesz w coś wysoko, to możesz czasami trafić w nic, no jasne. Ale my celujemy bardzo wysoko.
skład Wolfsburga oczywiście bardzo dobrze znamy. Jesteśmy zaznajomieni z tymi personami, zwłaszcza z Dawidem Haasem. Forma Wolfsburga w ostatnich tygodniach też widzicie taka mocno w kratkę. Mają 4,5 gwiazdki. Jestem ciekawy w sumie swoją drogą, czy my dostrzeżemy takie gwiazdki przy nas? Czy one są gdzieś pokazane? Nie są. No dobra, no to jak nie, to nie. Myślałem, że będą pokazane, nie wiem, tak jak się w Lidze Mistrzów wskakuje i można obejrzeć nasz zespół, ale najwidoczniej tak nie jest. Ekipa jest skoncentrowana, przygotowana na 120%. Jedziemy na Volkswagen Arena do Wolfsburga. Na widoku taktycznym zaobserwujemy, jak w ten zespół wpisze się Calvin Bassey. To będzie główny element mojej obserwacji w trakcie tego meczu, bo nie ukrywam, że najbardziej mnie interesuje ten nowy kompan Erika Martela. Od długiego czasu, zresztą wiecie, że od kilku odcinków powtarzam wam cały czas: Calvin Bassey, Calvin Bassey, Calvin Bassey, Calvin Bassey. Więc chciałbym faktycznie zobaczyć, jak tenże zawodnik już wpisze się w ten zespół, jeżeli został do nas wytransferowany. Tymczasem Kamiński gdzieś tam próbował. Co jest grane? Cyril Njoŋże. Myślałem, że przejmie tę piłkę, tak się jednak nie stało. Teze może ruszyć gdzieś tam z kontratakiem, oczywiście z tym swoim charakterystycznym, wysoko podwieszonym golfem. Dawid Haas w środku pola mija Antony, grającego z numerem 25 Calvina Basseya. Dawid Haas broni Elias Posz. Nie był gotowy Dawid Haas na zmierzenie się ze swoim nie tak dawnym kolegą z zespołu. I teraz Elias Posz. Daleko, daleko, daleko tę piłkę wygrywa. Niestety jednak Virgil van Dijk, no w pojedynku główkowym z Virgilem van Dijkiem, nawet mimo tylu lat na karku, pewne rzeczy się nie zmieniają. Maier, Lovro Maier to też był zawodnik, którym byliśmy zainteresowani. Dawid Haas na całe szczęście podtrzymał swoją formę strzelecką z minionych odcinków. Dawid Haas kontra Linus Jansen, to też ciekawy pojedynek, musicie przyznać. Elias Posz tymczasem. Do Prince'a Aninga. Berg, Leroy Sané, cały czas Leroy Sané do Linusa Jansena, Schalke, czy my naprawdę wskoczyliśmy na drugie miejsce w tabeli i co tu się wydarzyło w ogóle, jak Leverkusen tak potraciło punkty, nie rozumiem, ale czy chcecie mi powiedzieć, że jeżeli my wygramy ten mecz, to my będziemy w stanie Njoŋże, 1-0 w 20 minucie, trafia Cyril Njoŋże po raz kolejny, był przywilej korzyści i domagali się wstrzymania gry. Zawodnicy Wolfsburga, ale Cyril Njoŋże powiedział: panie sędzio, dziękujemy pięknie za przywilej korzyści, dziękuję pięknie Henning za piłeczkę podaną na tacy, Henning Matriciani, piękna asysta, a Cyril Njoŋże notuje swoje czwarte trafienie w 17 meczu w tym sezonie Bundesligi, jak na cofniętego napastnika czy też środkowego pomocnika ofensywnego, który jest wykorzystywany właśnie w takiej roli, jest to wynik kapitalny. 1-0. Schalke otworzyło wynik ekspresowo i po raz kolejny radzi sobie po prostu fenomenalnie. Teraz postanowimy troszeczkę wesprzeć nasz blok defensywny. Ukarany Franić żółtą kartką. Teraz Antony. Myślę, że taka jest przyszłość Antonego, że raczej kierunek, w jakim powinien się udać, to Bundesliga po Manchesterze United. Do takiego zespołu powinien dołączyć. Uderzenie portugalskiego napastnika, którego też obserwowaliśmy. Teraz to dośrodkowanie kompletnie nie miało szans nam zagrozić. Nawet jeżeli Virgil van Dijk próbował zabrać piłkę Eliasowi Poszowi, no to jest zawodnik, który z takimi gagatkami radzi sobie bezbłędnie. Dobry teraz przechwyt. Linus Jansen, to dla niego pamiętny sezon. No oczywiście mowa o jego niesamowitej, nieprawdopodobnej wręcz liczbie goli, jaką zdołał już uzyskać na przestrzeni zaledwie 10 spotkań. A teraz Kamiński, bardzo dobry przechwyt. Ma przy sobie Linusa Jansena i Janinga. Jansen do Kamińskiego. Prince Anning. Skoro mamy ofensywnych wahadłowych, to naturalne jest to, że i Anning się podłącza. Kenneth Taylor. Przez środek do Linusa Jansena. Kamiński. Leroy Sané. Leroy Sané, co on zrobił? Palce lizać. Ciasteczka z mlekiem można by podać, a i tak nie będzie to nic w żadnym wypadku tak słodkiego jak to, co zrobił tutaj Leroy Sané. Cudowne nawrócenie się z tą piłką. Stanął twarzą w twarz z golkiperem Wolfsburga i w ułamku sekundy wiedział, co należy zrobić w tej sytuacji. Z odległości 16 metrów huknął bez opamiętania w piłkę. No i nie miał absolutnie najmniejszych szans bramkarz. To była egzekucja, a Leroy Sané potwierdza, że sprowadzenie go do
królewsko-niebieskich, jego powrót do macierzystego klubu, z którego to wypłynął na szerokie wody, do klubu, którego to jest wychowankiem, był strzałem w dziesiątkę. Piąty gol Leroya Sané w 17 meczu tego sezonu Bundesligi. Lovro Majer. No i Wolfsburg na razie, mam wrażenie, że zanosi się na dokładnie taką samą deklasację, jaką oglądaliśmy na Arena Auf Schalke. To raczej niewiele się chyba zmieni, grając na Volkswagen Arena. 2-0 po 45 minutach. Nie obraziłbym się za kolejne dwie bramki zdobyte w drugich 45 minutach. Myślę, że wy też na pewno obraziliby się zawodnicy Wolfsburga, ale cóż, to nie mój problem. Tymczasem, Franić. Możemy też pomyśleć ewentualnie o jakichś zmianach, aczkolwiek chciałbym też przejść na chwilę, wiecie co, do symulacji na zasadzie tej kropkowej, żeby móc przeanalizować też z tej perspektywy po prostu ruchów na boisku, jak sobie radzą dani zawodnicy, i widzę, że asysta Linusa Jansena, Cyril Jonge trafia do siatki po raz kolejny. Wiecie co, zrobimy sobie zmiany i nie wiem, może wpuścimy środkowych pomocników, może Bartek Slisz zagra, może zagra sobie Henning Matriciani. Szczerze mówiąc, nie wiem, co ja jeszcze mogę tutaj zrobić. Ta ekipa po prostu chodzi jak w zegarku. Dajmy jeszcze sobie tutaj Angiemangowi zagrać. 3-0 po 50 minutach. Niesamowici są ci piłkarze. No i ta ekipa jest naprawdę poukładana jak w najlepszym szwajcarskim zegarku. To wszystko funkcjonuje. I patrzę na numer 25 u nas w bloku defensywnym i widzę, że faktycznie te wolne przestrzenie, w które chciałby bardzo wbiec Dawid Haas, są natychmiast przez niego penetrowane i nie ma mowy, żeby nasz były napastnik gdzieś tam sobie odważnie wkroczył. Teraz świetny przechwyt Prince'a Aninga, Kamiński, do Linusa Jansena, Jansen. To może jeszcze bramka, żeby potwierdzić. Ja wiem, że była asysta, była fantastyczna prezencja. Cyril Jonge chciał trafić po raz kolejny, chciał zwieńczyć ten mecz hat-trickiem. Tak się jednak nie stało. 70 minuta, 3-0 prowadzą królewsko-niebiescy, aż 5 zmian. Pojawił się Sardella, Mosur, Turientes, Slisz i Agiemang. Ale piłkę wybija Calvin Bassey, teraz świetnie się zachował. No i nota 6-5. Myślę, że jeżeli mówimy o... Co za powrót Prince'a Aninga! No chyba dotarły do Aninga i do Matriciani'ego jakieś plotki mówiące o potencjalnym transferze. Jak wpadł Agiemang! Mohamed Agiemang! 4-0! Mam wrażenie, że do naszych skrzydłowych dotarły plotki mówiące o tym, że jesteśmy zainteresowani nowymi bocznymi obrońcami i zarówno Aning, jak i Matriciani postanowił nam powiedzieć: panie trenerze, ale po co? Po co nowych, jak masz tutaj takich dwóch kocurów, którzy są w stanie zapewnić spokój w defensywie na lata? Elias Posz walczy jeszcze o kolejne czyste konto w tym sezonie Bundesligi. Czy powtórzymy ten fenomenalny rezultat z DFB Pokal? Oczywiście, że tak, bo znowu broni Elias Posz. Dośrodkowuje w pole karne Lovro Majer, ale wybija piłkę Prince Aning. Arbiter już kończy to spotkanie. 4-0 na Arena Auf Schalke w DFB Pokal. 4-0 w Bundeslidze na Volkswagen Arena. Schalke jest lata świetlne. Dalej, od Wolfsburga. To po prostu widać. W tym momencie ta ekipa chodzi jak w zegarku i mimo jakiegoś tam Jezus Maria, Schalke liderem Bundesligi. Schalke zagra w 1/8 Ligi Konferencji. Schalke zagra w ćwierćfinale DFB Pokal. Myślę, że naprawdę stworzyliśmy teraz maszynę.